Bardzo Was serdecznie witam. Cieszę się, że możemy się tak teraz spotkać twarzą w twarz, bo zazwyczaj gadam do kamery. Ewentualnie tu koledzy operatorzy mnie tylko słuchają na żywo, więc fajnie też Was zobaczyć po drugiej stronie. Słuchajcie, ja tak męczę ten temat nowej cywilizacji. Jak zauważyliście, cały czas o nim mówię. Może nie cały czas, ale często. I tak sobie ostatnio zadawałem pytanie, właściwie dlaczego ten temat tak siedzi mi ciągle w sercu i w głowie. I oprócz tego, że nadchodzą takie czasy i to wszyscy czujemy i widzimy, że te zmiany po prostu muszą nastąpić, że stara cywilizacja odchodzi, a nowa się rodzi w tej chwili, to oprócz tego jeszcze w sobie zauważyłem coś takiego jak brak mojej wewnętrznej akceptacji na to, co w tej chwili na planecie Ziemi się dzieje. Czyli nie mam wewnętrznej zgody, jak gdyby na to, co w tej chwili ludzie ludziom innym robią tutaj na Ziemi. I nie tylko ludziom, ale też również i zwierzętom, jak wiecie. Więc chyba ten wewnętrzny bunt po prostu sprawia, że ja muszę o tym mówić i chcę o tym mówić. I myślę, że ten temat jest bardzo ważny, żeby on zaistniał w naszej wspólnej świadomości. Moment, w którym teraz się spotykamy, dokładnie ten moment, jest naprawdę bardzo ważny. To jest w ogóle bardzo specyficzny czas dla całej naszej planety, a my jesteśmy też częścią planety, jak wiecie, nierozerwalnie z nią połączeni. Nie tylko to, że przyciąga nasze ciała fizyczne za pomocą grawitacji, ale również jesteśmy jakby stopieni z nią przy pomocy tych naszych ciał energetycznych. Jesteśmy w polu energetycznym Ziemi. I właśnie w tym polu Ziemi w tej chwili bardzo dużo się dzieje. Słuchajcie, ostatnie 2-3 miesiące są naprawdę czymś bardzo wyjątkowym i bardzo przełomowym. Może tego tak gołym okiem aż bardzo nie widać, chociaż wiem, że ludzie wrażliwi czują to wyraźnie. Zresztą nagrywałem taki program, jak wiecie, co się z nami dzieje, więc tutaj naprawdę no, ogrom odczuć różnych i przemian wewnętrznych. Natomiast powiem Wam, że mam bardzo dużo w tej chwili kontaktów z ludźmi widzącymi energię. Zresztą tych zmysłów jest więcej. To nie chodzi tylko o widzenie, bo na przykład jest też coś takiego jak czytanie energii, czytanie aury. To nie jest widzenie, a jakieś odczuwanie w inny sposób. Ciężko to wyrazić, bo to są inne zmysły. Natomiast osoby, z którymi mam kontakt, takie, które no, widzą po prostu astral od dolnego do górnego, całe pasmo, i to kilka takich osób niezależnie powiedziało mi, że to, co widzą w tej chwili w sferze astralnej Ziemi, czegoś takiego nigdy w życiu nie widziały. Jakbym miał to tak krótko powiedzieć, co tam się dzieje, to są po prostu w tej chwili generalne porządki. Tak bym to ujął. Bardzo duża siła światła w tej chwili wnika do sfery astralnej Ziemi. Przepraszam, że ja tylko tak tam patrzę, ale próbuję wszystkich ogarnąć. Więc dzieje się w tej chwili naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Ta siła światła też jest spowodowana tym, że nasz Układ Słoneczny wchodzi w pewne miejsce w galaktyce, jak wiecie, które tam nasi bracia z kosmosu określają jako pas fotonowy czy pas antymagnetyczny. Nieważne, jak to się nazywa. Ważne, że jest to miejsce we wszechświecie o taka chmura, powiedzmy, o bardzo podwyższonej wibracji i my w tym teraz jak gdyby zanurzamy się. To wszystko powoduje, że i całe pole energetyczne Ziemi, i razem z nim my, zaczynamy rezonować coraz to w wyższych wibracjach i oktawach. I nie powinno też nas dziwić, że no, dzieją się takie rzeczy w nas, jak i w polu astralnym, jakie się dzieją. No, rozumiem, że osoby, powiedzmy, mniej wrażliwe na energię, bądź zaczynające swoją drogę, muszą uwierzyć na słowo, albo mogą uwierzyć na słowo. Natomiast osoby, które już na tej drodze są, mają wgląd i widzenie, więc nie muszę wtedy im tego już jakby tłumaczyć. Co się w tej chwili konkretnie dzieje w tym polu astralnym? Chcę Wam trochę więcej powiedzieć o tym, bo myślę, że no musimy mieć jakby świadomość tego, co tam się wyprawia.
Bo to ma bezpośredni wpływ na to, co zbudujemy jako ta nowa cywilizacja. Otóż światło w tej chwili jak gdyby rozpuszcza stare wzorce, które zakotwiczyły się tutaj na naszej planecie. Te wzorce, one zostały zakotwiczone przez ciemną stronę mocy, tak bym to powiedział, oczywiście żartobliwie. Natomiast powiem, że ja to nazywam siłami inwolucji, siłami przeciwnymi ewolucji, która jest właściwie pewnym jednym z praw kosmicznych, praw wszechświata. Ewolucja dotyczy tak naprawdę całego życia we wszechświecie. Jest jakby nadrzędnym prawem wręcz. Te stare wzorce, które tutaj się zakotwiczyły naprawdę już dawno, niestety mają nad nami w pewnym sposób władzę, w pewien sposób władzę. One się też zakotwiczyły w nas, w naszych systemach energetycznych indywidualnych. Oczywiście w tych moich programach o sferze astralnej dużo mówiłem na temat tej hierarchii, tej ciemnej hierarchii, która się utworzyła przez te tysiące, a może i nawet miliony lat w sferze astralnej. Hierarchii, która tak naprawdę żyje kosztem ludzkości, wykorzystując ludzkość, bo inaczej nie może żyć. To jest właściwie ich być albo nie być. W tej chwili jest naprawdę czas, kiedy potężne napięcia występują w sferze astralnej, dlatego że to światło tam zaczyna po prostu rozświetlać to wszystko. A gdzie jest światło, tam nie może być ciemności. Takie najbardziej te konkretne wzorce, podam jakieś przykłady. Jeśli chodzi o wzorce pochodzące ze źródła, czyli pierwotne wzorce, to na przykład wolna wola. Wszyscy dobrze to wiemy. Jej przeciwnym wzorcem, mianowicie właśnie tym wstecznym wzorcem, jest kontrola. Czyli kontrolowanie. I tu powiedziałbym, że jeśli chodzi o kontrolę, to na Ziemi takim narzędziem fizycznym, dosłownie fizycznym, które służy do kontroli nas, jest system monetarny. Może będziecie zaskoczeni, ale uważam osobiście, zresztą nie tylko ja, że to jest największe zło na Ziemi w tej chwili. Pieniądze. Za nimi stoi generalnie wszystko. Absolutnie wszystko zło, które się dzieje na Ziemi. Nie chcę mówić, że był to... złapałem. Nie chcę mówić, że był to... być może na pewnym etapie naszej cywilizacji pieniądze były potrzebne. Nie chcę tutaj... Nie jestem ekonomistą, jakby nie chcę się wypowiadać. Ale później znaleźli się ludzie tak zwani sprytni, którzy zaczęli to wykorzystywać, a teraz już mamy to, co mamy. Nie będę rozwijał tego tematu, bo to jest duży temat. Może nawet kiedyś nagram w ogóle taki program o tym, bo to jest bardzo poważna rzecz, jeśli chodzi o to. Słuchajcie, możemy nawet zrobić sobie taki eksperyment myślowy. Spróbujcie przez chwilę wyobrazić sobie, jakby wyglądało wasze życie, gdyby nie trzeba było zarabiać pieniędzy, ani ich wydawać. Po prostu nie byłoby pieniędzy wcale. Ciężko nam to sobie wyobrazić. Naprawdę ciężko. Jednym przychodzi to łatwiej, innym trudniej, a niektórzy w ogóle nie wyobrażają sobie nawet życia bez pieniędzy, bo przecież nasze matki, nasze babcie, wszyscy przecież używali ciągle pieniędzy, prawda? Ale powiem wam, że pieniądze na naszej planecie są rzeczywiście czymś w tej chwili bardzo rozpowszechnionym, właściwie bez czego nie można żyć, ale we wszechświecie lub naszej galaktyce praktycznie są nieznane. Szczególnie wyżej rozwinięte cywilizacje w ogóle nie używają czegoś takiego jak pieniądze. My jesteśmy tutaj naprawdę czymś bardzo wyjątkowym. Jesteśmy ewenementem. Kolejny taki wzorzec. We wszechświecie obowiązuje coś takiego jak poszanowanie życia. To jest też taki bardzo głęboki wzorzec wypromieniowywany ze źródła. Oczywiście wzorcem wstecznym do tego jest śmierć i zabijanie. Oczywiście nie muszę rozwijać tego tematu bardzo. To, że na naszej planecie cały czas wybuchają wojny, one praktycznie ciągle trwają. To, że hodujemy i zabijamy zwierzęta, żeby je później zjadać, to też nie muszę tego tłumaczyć, czym to w ogóle jest. To jest naprawdę, to budzi zgrozę, jeśli chodzi o wyżej rozwinięte cywilizacje, które nas obserwują. Kolejny taki wzorzec, to przede wszystkim prawo do ewolucji, do rozwoju.
I to jest no, absolutnie takie, tak jak mówiłem, no, takie nadrzędne prawo. Ono, powiedziałbym wręcz nawet, że cały wszechświat, całe uniwersum, cała ta symulacja, bo to jest symulacja, powstała właściwie po to, żeby mogła odbywać się w niej ewolucja. Ewolucja jest czymś naprawdę najważniejszym. Rozwój i ciągły ruch. We wszechświecie nie ma zastoi. Wszystko się rozwija, przeobraża i tak naprawdę ewoluuje. Zataczamy pewne kręgi, zauważamy we wszechświecie i nawet na Ziemi pewne prawidłowości, które są cykliczne. No choćby dzień i noc, czy tam pory roku i tak dalej, i tak dalej. Są też cykle dużo większe, na przykład trwające 26 tysięcy lat. A są też jeszcze większe. W skali galaktyki, w skali systemu słonecznego, w skali całego wszechświata. Jest bardzo dużo takich cykli. My tego oczywiście z pozycji naszej osobowości ziemskiej i bardzo krótkiego życia nie widzimy, ale one istnieją. I to powoduje, że następuje pewien rozwój, bo to nie jest ruch po okręgu właśnie. Teraz chcę to wam jakby skorygować. To nie jest ruch po okręgu, tylko to jest ruch po spirali. Czyli każdy obrót jest na coraz to wyższym poziomie. I to jest właśnie ewolucja. Oczywiście wzorcem wstecznym, które te siły inwolucji tutaj zaszczepiły, jest degeneracja. To jest po prostu no, zatrzymanie ewolucji, wręcz cofnięcie się do tyłu. A, ale powiedziałem po polsku. Okej, okay, cofnięcie się. I to niestety, słuchajcie, na naszej planecie ma miejsce. Takie rzeczy tu się dzieją, zresztą widzicie, no chyba nie muszę tego udowadniać, bo widzimy to sami, co się tutaj dzieje. Dlatego też jest tak ogromne zainteresowanie naszą planetą innych cywilizacji pozaziemskich. Oczywiście one przybywają tu w bardzo różnych celach. Są te, które chcą nam pomagać, bo widzą, co się tutaj na Ziemi dzieje. Są neutralne cywilizacje, które po prostu obserwują nas jako, nie wiem, ciekawostkę. I są też cywilizacje z tych niestety, no, z tej ciemnej strony, czyli żyjące jeszcze z ego. Te cywilizacje, wykorzystując ten chaos, który tu panuje i ten bałagan, po prostu chcą no, swoje interesy przeprowadzać jakieś tam. To też jest duży temat, nie będę go rozwijał aż tak bardzo. Generalnie rzecz ujmując, to zainteresowanie z całego, właściwie całego wszechświata, no może naszej galaktyki bardziej, wynika też z tego, że jak wiecie, Ziemia jest oczywiście częścią tego całego systemu, a galaktyki również przechodzą swoją drogę ewolucyjną. Jak pamiętacie, mówiłem kiedyś o takich potężnych świadomościach, które odłączyły się od źródła, które oczywiście są z nim w ciągłej łączności. Te potężne świadomości na przykład pełnią rolę centralnych słońc galaktyk. Nasze Słońce też jest potężną świadomością, a jej manifestacja to po prostu fizyczne Słońce. Tak jak nasze ciało fizyczne jest manifestacją naszej duszy. To oczywiście się niczym nie różni. To działa na tej samej zasadzie. I teraz taki duch galaktyki, że tak to nazwę, on idzie również swoją drogą rozwojową. On również przechodzi jakąś ewolucję. I wiadomo, że każda cząstka tej galaktyki musi rezonować z tym, co się dzieje i musi podążać również tą drogą. Jeżeli na przykład na jakiejś planecie dzieje się coś takiego jak na Ziemi, to nie powinniśmy się dziwić, że zwróci to uwagę również różnych sił, już nie mówię o cywilizacjach, tylko właśnie o większych istotach duchowych. Więc naprawdę nie jesteśmy tutaj jak gdyby pozostawieni sami sobie. Jesteśmy obserwowani, jest taka asysta jakby dla naszej planety, ale też światło, że tak określę to, czasami ingeruje, choć rzadko, ingeruje w rozwój wręcz, w jakieś przyspieszenie ewolucji i tak dalej. Dzieje się to właśnie wtedy, kiedy zakotwiczone są te wzorce wsteczne na tyle mocno, że dana cywilizacja, dane istoty żyjące na planecie nie potrafią już sobie z tym poradzić. Takie rzeczy się oczywiście dzieją.
Tutaj jeszcze chcę powiedzieć, że te wzorce wsteczne generują coś, co nazywamy cierpieniem. I to właściwie jak gdyby we wszechświecie nie jest tolerowane. Tutaj zawsze siły światła ingerują. Oczywiście jest wolna wola, no i można by powiedzieć, no zrobiliście sobie tak, to macie tak. Natomiast jednak rzeczywiście od czasu do czasu światło ingeruje i pomaga, dlatego że no to cierpienie po prostu nie może trwać w nieskończoność. Ono oczywiście ma swoje pewne funkcje, bo cierpienie też nas czegoś uczy, ale to już jest jakby szerszy temat. Chcę powiedzieć teraz jeszcze o tych wzorcach, bo myślę, że to jest dość ważne. Użyję tutaj takiego chyba porównania do sieci komputerowej, bo chyba będzie mi łatwiej to wytłumaczyć. Nie powiem tego w sposób mistyczny, bo nie jestem mistykiem, jak zauważyliście zresztą. Oczywiście nie mam nic do mistyków, żeby było jasne, ale spróbuję to powiedzieć tak bardziej technicznie, no żeby to było zrozumiałe. Otóż wzorce ewolucyjne to są tak jakby programy, właściwie to są programy, przetrzymywane w centralnym słońcu galaktyki. Po prostu ta świadomość, która jest centralnym słońcem galaktyki, ma w sobie te wzorce. I to są, tu mógłbym porównać to z takim dużym serwerem, który przechowuje pliki po prostu. Teraz do tego serwera podłączone są inne komputery. Takie całe drzewo jest zbudowane, jak sobie wyobrażacie, takie odwrócone drzewo gałęziami w dół. To się rozgałęzia, jest coraz więcej tych komputerów. Na samym końcu są tak zwane stacje robocze, czyli już takie, na przykład tacy ludzie, którzy są też podpięci pod to, przy pomocy swoich dusz, oczywiście, bo to dusza odbiera te wszystkie sygnały. I teraz, co się dzieje? Te stacje robocze mają za zadanie po prostu eksperymentować. Dane są pewne wzorce, no i następuje tak zwana ewolucja, czyli eksperymentowanie również. Zresztą spotkaliście się z takim określeniem pewnie, że my jesteśmy takimi świadomościami w fazie eksperymentowania. To też się pojawia dość często i to tak mniej więcej wygląda, że ewolucja to też właśnie jest eksperymentowanie. Więc te stacje robocze sobie pracują, różne rzeczy się tam dzieją z tym oprogramowaniem. W niektórych przypadkach dzieje się tak, że następują takie zmiany w tym oprogramowaniu, że nie da się już tego uratować. Po prostu system pada i nic się nie da zrobić. Co się wtedy robi? Administrator, i tutaj mam na myśli wielki kosmiczny umysł, czy tam źródło, czy jak wolicie Bóg, decyduje, że trzeba przywrócić wzorce, te pierwotne, czyste, żeby ten system mógł nadal funkcjonować. Tak właśnie to wygląda. To, co w tej chwili dzieje się w sferze astralnej Ziemi, to jest przywracanie pierwotnych wzorców, a stare wzorce zostają w tej chwili rozpuszczane. To znaczy one są jak gdyby rozpraszane poprzez światło. Tutaj chcę powiedzieć też wyraźnie, że światło nie walczy. Właśnie, właśnie, chyba jestem za blisko rzeczywiście. Światło nie walczy. Światło po prostu jest. Ono świeci i wtedy ciemności już nie ma. To jest prosta zasada, nawet u nas tutaj w naszym świecie fizycznym ona obowiązuje tak samo. Więc w tej chwili następuje zakotwiczanie tych nowych pierwotnych wzorców, czyli moglibyśmy powiedzieć, że następuje przywracanie pierwotnego porządku. Wiem, że to brzmi dość poważnie, ale to naprawdę się dzieje. To się dzieje na wielu planach. Oczywiście na planie całej planety, w tym właśnie polu astralnym, ale to się dzieje również też w nas, ponieważ, tak jak mówiłem, jesteśmy częścią planety. Każdy z nas jest w pewnym sensie takim osobnym światem. To, co wielu z was odczuwa ostatnio właśnie, szczególnie te 2-3 miesiące, to jest wynik właśnie zakotwiczania nowych wzorców i rozpuszczania starych. Czasami to się odbywa po prostu z lekkim bólem, nawet fizycznym. Często bardziej są to różne stany psychiczne, osłabienie i tak dalej. To powinno się teraz uspokoić, bo z tego co wiem, będzie, to oczywiście będzie takimi falami przebiegało. To nie jest oczywiście koniec tej transformacji, to jest dopiero początek.
ale to będą takie pewne okresy wzmożonej transformacji, później jakby okresy pewnego odpoczynku dla nas, żeby to, co się zakotwiczyło, mogło być ugruntowane przez nas. Więc tak to mniej więcej, moi drodzy, wygląda. I to jest naprawdę ważny okres dla nas, żebyśmy się na tym skoncentrowali, żebyśmy wiedzieli, co się też dzieje. Myślę, że powinniśmy, ci wszyscy, którzy czują, że rzeczywiście z tym światem jest coś nie tak, a myślę, że w tym gronie to chyba tu nie trzeba tego tłumaczyć, żebyśmy mieli taką wewnętrzną świadomość, taki wewnętrzny trochę bunt. Ja oczywiście nie namawiam do tego, żeby wychodzić na ulicę i rzucać kamieniami w policję, bo to w ogóle niczego nie zmienia, to nic nie daje. Zresztą to już było robione na naszej planecie wielokrotnie i to tak naprawdę nic nie daje, tylko jest kolejna odsłona tego samego. Ta transformacja teraz, która się odbywa, słuchajcie, jest naprawdę czymś zupełnie nowym dla tej planety. Takie coś jeszcze nie miało tutaj miejsca. To jest po prostu wejście w kolejną gęstość. Przechodzimy dosłownie w inny wymiar. Tutaj też chciałem powiedzieć wam taką rzecz, bo spotkałem się z takimi jak gdyby pytaniami czy opiniami, że jak będziemy wchodzić w inny wymiar, no to nagle to wszystko tu się tak strasznie zmieni. W ogóle będziemy półprzejrzyści, drzewa będą przeźroczyste i roślinne i w ogóle będziemy widzieć eterycznie i tak dalej. Chciałbym powiedzieć taką rzecz, że ponieważ wibracje będzie zmieniało wszystko, cała planeta również razem z nami, to dla nas ten efekt nie będzie tak bardzo zauważalny. Po prostu my razem będziemy się przenosić w inną oktawę wibracyjną. Oczywiście pojawią się pewne symptomy tych zmian i ich będzie coraz więcej. Mam tu na myśli różnego rodzaju zdolności paranormalne, które u ludzi się już pojawiają, zresztą będą się pojawiały coraz większej ilości. Różnego rodzaju nowe zmysły, których nawet nie podejrzewamy istnienia. Pojawią się też nowe kolory, nieznane do tej pory, dźwięki tak samo. Ponieważ wejdziemy do innej wibracji, to tam będą obowiązywały jakby, no, powiedziałbym, nowe prawa fizyki wręcz. Oczywiście to jest proces. To nie będzie tak, że to się stanie po prostu za miesiąc czy za dwa. Ten proces będzie postępował, a jego prędkość jest uzależniona od tego, jak my będziemy z tym współpracować, czyli rezonować z tą przemianą. Wiecie, światło nie chce niczyjej krzywdy, nigdy, ani cierpienia, więc jeśli nam będzie ciężko szło to dostrojenie się do tych wyższych oktaw, to ten proces będzie spowalniany. On będzie przebiegał tak, żeby przebiegł harmonijnie, bo głównie o to chodzi. Chodzi o to, żeby wszyscy mogli przejść do tej nowej rzeczywistości. Wiadomo, że są ludzie, którym pójdzie to łatwiej, a są ludzie, dla których to będzie duży problem. Są też ludzie na Ziemi, którzy nie dadzą rady przejść tego. I wtedy, no, po prostu ich czas się gdzieś tam kiedyś skończy. Być może dusza w następnej odsłonie zrobi taki skok. Zresztą jestem pewien, że tak będzie właśnie. Po to są właśnie inkarnacje, żeby dawać nam tą kolejną szansę. Zauważcie, że to koło reinkarnacyjne to też jest jak gdyby droga po spirali, do góry. My się jak gdyby ciągle uczymy, zdobywamy doświadczenie i jest tego coraz więcej i idziemy po takiej spirali w górę. Nie wiem, jak to czasowo wygląda, ile mam jeszcze czasu. Tak, czas jest względny. No dobra. Tu jeszcze chciałbym troszeczkę powiedzieć o tych siłach zła, o tych siłach ciemności. Wiem, że nie musimy się na tym za bardzo koncentrować, ale wydaje mi się, że jednak trzeba też spojrzeć prawdzie w oczy, to znaczy zobaczyć, jak to wygląda. Są to siły, które od bardzo, bardzo długiego czasu są obecne na Ziemi. One oczywiście w ostatnim czasie nasiliły swoją działalność. To się wiąże też z tym, że właśnie dokonuje się ta przemiana. Bo wiecie, kiedy robi się takie porządki w sferze astralnej, to te wszystkie byty, które tam się znajdują, które się tam zadomowiły od naprawdę tysięcy lat, będą się bronić. To jest naturalna sprawa. Stąd też tak ogromne napięcia, które będą na Ziemi, są już właściwie i w nas. Natomiast
ostatnimi czasy, no nie chcę tutaj mówić jakichś okresów czasowych, ale powiedzmy w ostatnich czasach, te siły zła jak gdyby zmodyfikowały troszkę swoją działalność i rozpoczęły inkarnację na Ziemi. Jak to wygląda? No to jest właśnie dość, to jest dość niebezpieczne, dlatego światło ingeruje w tej chwili. Otóż na początku wyglądało to tak, że to było tylko manipulowanie nami poprzez nasze umysły, poprzez nasze emocje, myśli i tak dalej. To oczywiście też wychodziło im bardzo dobrze. Właśnie pytanie, a dlaczego im to w ogóle wychodziło? Też sobie zadawałem to pytanie. Słuchajcie, bo trafili na dobry grunt. Po prostu. Tym gruntem właściwie no jesteśmy my. A bardziej bym powiedział nasze emocje i nasza podatność na, w pewnym sensie nasza zachłanność, może pazerność, te cechy, które po prostu oni wykorzystują do kierowania nami, sterowania nami. Więc przez pewien czas było tak, że no, to się tylko ograniczało do takiej manipulacji poprzez emocje i myśli. Ale od jakiegoś czasu te byty astralne jak gdyby zobaczyły, że mogą również inkarnować w ciała ludzkie. Wcześniej były takie rzeczy jak opętania, oczywiście znane. To jest właśnie moment, kiedy taka istota astralna wejdzie w ciało człowieka. Tylko to się zazwyczaj dzieje czasowo, choć są przypadki, gdzie no, opętanie jest trwałe. Wtedy ta prawdziwa osobowość człowieka zostaje wyparta przez istotę astralną i właściwie człowiek jest już zupełnie kimś innym i robi zupełnie coś innego. Natomiast ostatnimi czasy właśnie jest też taki proceder dokonywany. Może to będzie trochę kontrowersyjne dla was, ale mimo wszystko chcę o tym powiedzieć. Zastanawiałem się, czy o tym mówić, ale powiem, że istoty astralne właściwie wchodzą już w momencie, kiedy zawiązany jest płód. To wygląda mniej więcej tak w takim naturalnym procesie, że kiedy embrion jest zapłodniony, on tam zaczyna rosnąć, pierwszą rzeczą, jaka się pojawia w nim, to jest rdzeń kręgowy. To jest taki kanał kręgowy. I teraz dusza oczywiście, nasza mikroświadomość, oczekuje już dużo wcześniej oczywiście, ona jak gdyby patronuje temu całemu procesowi. I kiedy ten kanał, ten rdzeń kręgowy jest wykształcony, dusza od razu wpromieniowuje swoje światło do niego i właściwie wtedy jesteśmy już na trwale połączeni. Następuje ślub i trwa aż do śmierci. Ciała fizycznego oczywiście. Tak to wygląda w sposób naturalny. Natomiast istoty astralne, powiem, użyję takiego słowa, wyczaiły taki sposób, że można wniknąć do tego rdzenia kręgowego wcześniej po prostu. I niestety takie procedery się podobno odbywają. Niestety człowiek taki, który, no nawet nie powiedziałbym, że to jest wtedy człowiek, choć chcę powiedzieć tak, fizycznie taki człowiek nie będzie się różnił od innych. Psychicznie właściwie też nie, bo to mogą być ludzie bardzo inteligentni. Taki człowiek będzie miał normalnie wszystkie ciała energetyczne, nie będzie miał tylko ciała światła. Czegoś, co jest tak najbardziej istotne w tym wszystkim. Mogą to być ludzie bardzo inteligentni, zajmujący bardzo wysokie stanowiska. Zresztą często tak właśnie się to odbywa. Bardzo ambitni, na tyle ambitni, że właściwie to jest to powiedzenie po trupach do celu. Ale ci ludzie nie mają w ogóle żadnego wyższego myślenia w sobie, żadnych głębszych uczuć płynących z serca. To są trochę takie maszyny właściwie. Nie chcę teraz tutaj mówić, ile procentowo jest takich ludzi w tej chwili na Ziemi, ale podobno jest już całkiem ich dużo. Więc czemu to w ogóle służy? Siły ciemności, wiedząc, że zbliża się taka przemiana, bo oni też mają oczy, zresztą przebywając w sferze astralnej, widzą dużo wcześniej pewne rzeczy, wiedziały, że to będzie ich koniec. Po prostu. I te inkarnacje w ciała ludzkie miały na celu zdominowanie planety i przejęcie Ziemi. Wiem, że to brzmi jak film fantastyczny, ale to jest realny scenariusz. Dlatego też mamy do czynienia z ingerencją światła bezpośrednio.
I w tej chwili to się na naszej planecie dzieje. Ja tylko bym wam życzył na zakończenie tego mojego wystąpienia, tego, żebyśmy naprawdę wspólnie zarezonowali z tym wszystkim i dostroili się płynnie do tego, co się w tej chwili dzieje. Jakieś tam przejściowe nasze problemy, czy jakieś tam odczucia w ciele, naprawdę to są rzeczy chwilowe i przejściowe, nie ma się czym martwić. Ważna jest tak naprawdę nasza jakby chyba intencja w tym wszystkim. Jeśli chcemy się dostroić do nowego świata, czujemy, że rzeczywiście tu się coś musi zmienić, bo naprawdę musi się zmienić, bo taki stan rzeczy, jaki jest teraz, no nie może po prostu trwać. To jest totalna inwolucja, to jest po prostu cofanie się absolutne. I sądzę, że te osoby, ci w cudzysłowie ludzie, którzy są na samej górze tej piramidy tutaj, którzy rządzą całym tym systemem, to są właśnie takie istoty nieludzkie. Są to po prostu istoty astralne wcielone w ciała. Są to wysłannicy po prostu sfery astralnej, krótko mówiąc. Tacy ludzie nie mają wtedy żadnych skrupułów, nie liczy się tak naprawdę nic oprócz chęci zysku, posiadania władzy, manipulacji. Czas tych ludzi i tych sił się absolutnie kończy. To jest naprawdę dla mnie no, bezdyskusyjne. Światło zawsze zwycięża i tutaj nawet no, nie ma mowy, żeby tutaj jakaś ciemność przetrwała w tym wszystkim. Natomiast to, że ta walka w pewnym sensie jest, może nas gdzieś to dotknąć, możemy to poczuć. Dlatego po prostu przywołujcie światło do siebie. Kiedy są cięższe chwile, po prostu skupiajcie się. Przywołujcie kulę światła wokół siebie. Przepuszczajcie przez siebie promień światła. Wszyscy znacie to na pewno. I tego wszystkim wam życzę. I sobie również. I dziękuję wam bardzo.